Przerwali Badachowi w pół słowa. Takiej walki między trenerami jeszcze nie było. The Voice of Poland w nowej edycji ma już za sobą sześć odcinków przesłuchań w ciemno. Przedostatni z nich obfitował w ponadprzeciętne emocje. Jeden z uczestników w kilka sekund odwrócił naraz dwa fotele, a finalnie walczyli o niego wszyscy trenerzy. Kiedy do głosu doszedł Kuba, badach zrobiło się naprawdę gorąco. The Voice of Poland. Uczestnik oczarował wszystkich: kolejny odcinek przesłuchań w ciemno do 15 edycji, The Voice of Poland, pokazał talenty wielu świetnych wokalistów. Jednym z nich był 29-letni Kacper Andrzejewski, który stanął na scenie z utworem Gravity Johna Mayera. Chociaż to jego pierwszy raz w programie Piosenkarz, przedtem przez kilka lat rozwijał swoją karierę i miał okazję wielokrotnie pracować głosem. Jak wyznał w swojej wizytówce jest m.in. solistą na koncertach Krzesimira Dębskiego. Poza tym Kacper Andrzejewski od dziecka próbuje sił w aktorstwie. W wieku 13 lat trafił do teatru rozrywki w Chorzowie, a także dabingował postać Milo w animacji Matki w mackach Marsa. Nie mogło być zatem inaczej. Wystarczyło zaledwie kilka sekund, aby naraz odwrócili się Lanbery oraz Thompson i Baron. Później dołączyli do nich Kuba badach z Michałem Szpakiem. Wszyscy chcieli mieć ten wybitny głos w swojej drużynie. Szczególnie jednak zależało Lanbery, która słusznie skojarzyła Kacpra Andrzejewskiego z zespołem 21 gram, w którym śpiewa. Kuba Badach zaczął swoją przemowę, nagle przerwała ją Lanbery, gdy już przyszedł moment na wypowiedź Kuby Badacha i piosenkarz zaczął tłumaczyć, dlaczego to właśnie z nim 29-letni uczestnik powinien kontynuować przygodę w The Voice of Poland, do akcji wkroczyła Lanbery. Nie mogąc pozwolić, by szansa uciekła jej sprzed nosa, zablokowała kubę Badacha. Artysta wyglądał na wyraźnie załamanego tym stanem rzeczy. Po chwili jednak również Lambery została zablokowana przez Thompsona i Barona. Jak się później okazało, to właśnie na trenerkę miał paść wybór Kacpra Andrzejewskiego, ale niestety przez blokady nie miał tej możliwości. Finalnie trafił pod skrzydła członków grupy Afromental. Jurorzy, oczarowani poprzednim występem, poprosili by uczestnik zaśpiewał coś jeszcze. Trzeba przyznać, że na chwilę atmosfera zrobiła się wyjątkowo gęsta.